Czy zgadniesz, które z tych logo należy do Tindera? Wszystkie wyglądają podobnie, co? Nie swajpuj, bo poprawne logo to to pośrodku. Nie odchodźmy jeszcze od mediów społecznościowych. Które logo klikniesz, żeby otworzyć Instagrama? To po lewej. Pamiętasz stare logo Instagrama? Obiektyw był zawsze po prawej stronie. Zmieniono je w 2016, ale obiektyw pozostał na swoim miejscu. A co ze Snapchatem? To łatwe. Ikona nie ma słuchawek. Wiedziałeś, że Snapchat początkowo nazywał się Peekaboo? Boo to coś, co powiedziałby zabawny stworek z logo. Pora na logo Twittera. Prawdziwe jest to po prawej. Ptak nie ma białej kropki w miejscu oka. Pora na słynny komunikator WhatsApp. Na pewno zgadłeś. To logo. Które logo należy do Reddita? Przyjrzyj się uważnie. To po lewej. A teraz ciekawostka. Na Reddicie są 2 miliardy komentarzy. To 18 najczęściej odwiedzana strona na świecie, a 7 w Stanach Zjednoczonych. Nabijasz im statystyki? Które to logo Samsunga? Zegar tyka. To po prawej. Spójrz na literę A. Już rozumiesz? Teraz znajdź logo HP. Oto ono. Zastanawiałeś się, co oznacza skrót HP? Firma ma dwóch założycieli, Billa Hewletta i Davida Packarda. A teraz połącz te dwa nazwiska ze sobą. Nazwa firmy to Hewlett-Packard. HP założono w 1939 roku. W tamtych czasach, myśląc nad nazwą firmy, często sięgano po inicjały założycieli. A co z Androidem? Tak, to było podchwytliwe. Chodzi o to po prawej. Android nie ma kropek na czółkach. Każdego dnia widzisz dziesiątki logo, ale kiedy ktoś nagle zapyta cię o to, jak któreś z nich wygląda, okazuje się, że nie jest tak łatwo je sobie przypomnieć. Wybierz poprawne logo Google. Nie googluj tego. Jeśli zgadłeś, to gratulacje. Kolejność kolorów jest następująca. Niebieski, czerwony, pomarańczowy, niebieski, zielony i czerwony. Według projektanta słynnego dziś logo skupiono się na kolorach podstawowych, ale zamiast układać je w kolejności, dla litery L wybrano kolor pochodny, aby przypomnieć nam, że Google nie trzyma się zasad. Które logo należy do Pumy? Właśnie to. Puma skacze od prawej strony. Kiedy założono firmę, nazwano ją Ruda. Później nazwę zmieniono na Puma, dlatego że podkreślała cechy takie jak siła i zwinność, które kojarzą się z tymi zwierzętami. Prawdziwe logo Lacoste to... Jak myślisz? To po lewej stronie. Ikona krokodyla w rzeczywistości nie ma na dole białych kropek. To ikoniczne logo zmieniło się na moment w 2018 roku. Niecodziennie wielka marka zmienia swoje logo. Zdecydowano się na to, aby zebrać pieniądze na ochronę zagrożonych zwierząt i zwiększyć świadomość ludzi na ten temat. Firma zastąpiła krokodyla na produktach 10 różnymi ikonami zwierząt. Jeśli wszedłbyś do sklepu Lacoste w 2018 roku, nie zobaczyłbyś na koszulce ikony krokodyla, a na przykład lepi lemura z Sahary. Jesteś fanem słodyczy? To teraz masz szansę zabłysnąć. Które logo należy do Snickersa? To po prawej. Wiedziałeś, że w Wielkiej Brytanii baton ten nazywał się Marathon? W 1990 roku zmieniono go jednak na Snickers, ponieważ firmie zależało, aby nazwa produktu była na całym świecie ujednolicona. W 2019 wrócono na chwilę do starej marki Marathon. Był to nostalgiczny hit. Założę się, że byli tacy, którzy zaopatrzyli się w te oldschoolowe sneakersy tylko po to, aby przenieść się myślami do epoki sprzed lat 90. Oto batonik 2 w jednym. Które logo należy do Twixa?
Nazwa Twix jest fonetycznie łatwa do wypowiedzenia, ale co oznacza? Jest to skrócona kombinacja słów Twin Biscuit Sticks, czy też Twin i Bix złożonych razem. Bix to słowo, które w brytyjskim angielskim oznacza herbatniki, z tym, że Amerykanie nazywają je cookies. Tak czy siak, chodzi o chrupiący spód Twixa. A co z M&M's? Czy jesteś prawdziwym fanem, który rozpozna logo w mgnieniu oka? Tak jest, oto i ono. Powiedzieć ci coś ciekawego o M&M'sach? Przed koncertem Van Halen prosił, aby na backstage'u zawsze była miska M&M'sów, ale bez tych brązowych. Wymóg ten pojawia się na kontrakcie zespołu na światową trasę koncertową z 1982 roku. Uwaga, absolutnie żadnych brązowych. Tak jest napisane w sekcji przekąski. Przejdźmy do kolejnego batonika. Zgadniesz, które logo należy do KitKata? To po lewej. Czy próbowałeś różnych smaków KitKata? Od 2000 roku powstało ich ponad 200. Większość można kupić w Japonii. Smaki te obejmują wasabi, herbatę matcha i sos sojowy. A Nutella? Znajdź prawdziwe logo. Oto ono. Co 2,5 sekundy na całym świecie sprzedawany jest słoik Nutelli. Istnieje nawet specjalny dzień, aby uczcić istnienie tego kremu czekoladowego. Światowy Dzień Nutelli odbywa się zawsze 5 lutego od 2007 roku. Udanego świętowania! Które logo należy do Pizza Hut? Linia pod nazwą powinna być żółta, a kropka nad literą I zielona. A co z logo Domino's? To po prawej stronie, ale co oznacza? Przedyskutujmy to przy kawałku pizzy. Ludzie zakładają, że nazwa pochodzi od gry w domino. Cóż, trzy kropki w rzeczywistości symbolizują trzy restauracje, w których zaczęła się cała magia pizzy. Założyciel początkowo planował dodawać nową kropkę za każdym razem, gdy otwierano kolejną sieć, ale rozrastała się ona szybciej niż się spodziewał. W 2021 na całym świecie było 18 848 restauracji Domino's Pizza. Wyobraź sobie, że dodają kropkę na cześć każdej nowej knajpy. Spójrz na to logo jeszcze raz. Czy nie wygląda jak pudełko z pizzą na wynos? Ano, wygląda. Prawidłowe logo Coca-Coli to... To! Znam historię o byłym pracowniku Coca-Coli. Ich sekretarka otrzymała wyrok 8 lat więzienia za próbę kradzieży tajemnic handlowych firmy i pobranie próbek produktów, które nie zostały wprowadzone na rynek. Brzmi jak dramat telewizyjny, ale to naprawdę wydarzyło się w 2007 roku. Była pracownica próbowała sprzedać sekrety firmie Pepsi, jednak Pepsi, zamiast zaakceptować transakcję, powiadomiła władzę. Znajdźmy poprawne logo Mercedesa. To po lewej. Czy wiesz, że pierwszym samochodem był Mercedes? W 2886 Karl Benz wynalazł pojazd napędzany benzyną. Jego żona, Berta Benz, sfinansowała wynalazek męża. Auto nazywało się Motorwagen i posiadało trzy koła. Wybierzesz poprawne logo Citroena? Oto i ono. Dwie odwrócone litery V. Nie trzy. Które logo należy do Jaguara? To po prawej stronie. Prawe czy lewe? Jak myślisz? Oto prawidłowe logo MTV. Jeśli w 1981 roku zaproponowałbyś komuś obejrzenie teledysków telewizji, najprawdopodobniej byłby bardzo zaskoczony. MTV nie było wtedy popularne. Kilka wytwórni płytowych nie rozumiało, do czego ta stacja mogłaby im się przydać, więc początkowo odmawiały udostępniania teledysków swoich artystów. Stopniowo MTV stało się hitem, który dokonał przełomowych zmian w przemyśle muzycznym.